Witam wszystkich w ten nietypowy dzień. Zobaczcie, burze przechodzą nad Polską, więc mamy taką nietypową pogodę. Jest cholernie duszno, jak w jakimś lesie w Kambodży. Ale nie o tym chciałem dzisiaj z wami porozmawiać. Pamiętacie, jak mówiłem w swoim filmie Ogólna sytuacja wulkanów, część druga, o tym, że wojna na Ukrainie jest po prostu teatrem, jest pokazem, który ma na celu odwrócić oczy opinii publicznej i całego świata od tego, co tak naprawdę się dzieje. Zobaczcie, jak wojsko rosyjskie jest nieudolne, tam po prostu banda imbecyli jednym słowem jest i tyle. Ja jestem za tym, żeby naród ukraiński zwyciężył, żeby wypędził wroga ze swojego terenu, bo to jest niesprawiedliwe, że w dobie, gdy mamy demokrację i każdy kraj jest wolny, gdzie mamy konstytucję, jakiś taki starszy kolega z naszej klasy napada innego, bo mu się tak podoba, bo ja jestem silny, to kurwa jestem tutaj największym kozakiem, jaki jest na osiedlu. A gówno prawda. Takie coś nigdy nie powinno mieć nawet miejsca, ale dobra. Kwestie wojny na Ukrainie to pominę, bo tutaj już odpowiednie siły zaczęły po prostu działać i widać ich efekt. Pamiętacie, jak w swoim filmie na YouTubie ogólna sytuacja wulkanów, część druga, mam tam w swoich filmach, będzie to, znajdziecie. Właśnie ja wtedy mówiłem, że wojna na Ukrainie to jest pokaz, to jest teatr dla opinii publicznej całego świata, żeby wszyscy oczy skierowali tam. Co tam się dzieje? A zobaczcie, ja wskazałem miejsce, gdzie będzie kurwa ognisko nowych wojen. To będzie Bliski Wschód. I wszystko, słuchajcie, się potwierdziło. Grecja z Turcją skaczą już sobie do gardła. Chodzi o te greckie wyspy, które są za blisko wybrzeży Turcji. Turcja chce połowę tych wysp dla siebie. Grecja nie chce im tego dać. Turcja powiedziała, że w razie odmowy jakichkolwiek tam braku dalszej współpracy na tym podwórku, chyba w tej sprawie czy coś takiego, to użyją pocisków rakietowych i broni ostrej na nich. No. A także zobaczcie, że Bałkany też zaczynają się zdrowo tam napierdalać. Bułgaria i te sprawy. No niestety. Bliski Wschód. Mówiłem o tym. Ja mówiłem, że tam się zacznie ognisko. Ale wspominałem wtedy o Izraelu, Iranie, Iraku i tak dalej, że to wszystko odżyje, to momentalnie ludzie zaraz ruszy. To wszystko zaraz z powrotem ruszy. Po pierwsze, dlaczego Amerykanie zostawili im broń, jak uciekali? Przecież to jest wystarczającej ilości broni, żeby zrobić kurwa tam nie wiadomo co. No, pominę już ten temat, bo tu teorii spiskowych jest od cholery jeszcze więcej, dlaczego Amerykanie zostawili broń, jak uciekali z Afganistanu. Czy tam z tych terenów Bliskiego Wschodu. I poruszę, raczej przeminę ten temat, dlaczego pocisk hipersoniczny pierdolnął w port w Bejrucie. Są nagrania, na których jest pokazane w stopklatkach, jak z nieba spada smuga i nagle wszystko wypierdala w powietrze. Oczywiście te nagrania nie są z Polski, tylko są na anglojęzycznych stronach w darknecie i są poklatkowo pokazane filmy, gdzie widać, że smuga spada z nieba, pierdolnęła w port i po sekundzie wszystko wyjebało. Więc nikt mi nie wmówi, że kurwa pocisk hipersoniczny nie pierdolą w port w Bejrucie. Takie kity możecie swoim dzieciom kurwa wstawiać, nie mi. I nawet gościu pokazywał, jak wygląda pocisk hipersoniczny i pokazywał, jak ta właśnie smuga miała dosłowny, idealny kształt tego pocisku. Smuga normalnie ciemna zeszła z nieba i przyjebała prosto w ten port.
i wtedy wszystko wyjebało. Wiecie, jak pocisk pierdolnie z prędkością 40 tysięcy kilometrów na godzinę, no to co ja mam mówić? Czy 40 tysięcy kilometrów na sekundę, bo już to zależy, bo są dwie prędkości tych pocisków. Te, o których ogólnie zna opinia publiczna, są mniejsze, ale są bydlaki, które są, mają większe prędkości. No i co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że moje przewidywania się sprawdziły i wojna idzie na całego. No. Wojna pomiędzy Grecją, Turcją, a zaraz Bałkany się do tego dołączą i mamy nowe ognisko zarzewia. Jak po prostu byśmy mieli problemów za mało. Do tego jeszcze dochodzi fałszywa inwazja kosmitów na Ziemię, której tak naprawdę nie będzie. Już dużo ludzi nawet publicznie na YouTubie mówi o tym. Dopiero jak ja to powiedziałem, to oni zaczęli o tym mówić, że to będzie, i nawet pokazują na swoich filmach ten wycinki z wypowiedzi różnych senatorów w kongresie. I kurwa, jak naprawdę się posłucha tych wypowiedzi, to można odnieść się do tego, że naprawdę oni to planują. Oczywiście cała inwazja będzie fałszywa. Te statki będą technologią 7D wyświetlane na niebie. Będziecie widzieli jak realny przedmiot. Oczywiście też coś się będzie działo na Ziemi, jakieś kurwa wielkie zarzewia, trupy będą leżeć na ulicach. A to będzie wszystko specjalnie tak ustawione, żeby to wszystko wyglądało na realne. Po co to wszystko? Bo tylko w ten sposób będą mogli wprowadzić nowy porządek świata i światowy rząd. Jeżeli chcesz wprowadzić rząd światowy, to możesz zrobić tylko to na dwa sposoby. Pierwszy, albo globalna wojna i każdy wychodzi na równi z tej wojny i ustawiamy nowy rząd światowy, który będzie rządził wszystkimi krajami na świecie i który będzie podejmował decyzje, coś jak Rada Ziemi i tak dalej. A drugi sposób to jest, robimy fałszywą inwazję kosmitów, że alieny lecą nas tu rozpierdolić i tak dalej. Robimy wielką panikę na świecie, że oni nas tam zjedzą, czy coś tam nam zrobią. No i co? I żeby dobrze koordynować wszystkie siły militarne na całej planecie, robimy koalicję najpierw, potem robimy Radę Planety Ziemia, a na końcu przekształcamy to w rząd światowy, który będzie podejmował centralne decyzje i tak dalej, będzie wydawał różne pozwolenia i takie inne. Nie, to nie jest spiskowa teoria. Niestety mogę wam powiedzieć, że inwazja kosmitów to już naprawdę nie jest spiskowa teoria. To już jest wdrażane. Niestety. Zresztą obejrzyjcie sobie czerwone niebo nad Chinami i ogniste kule, które latały wtedy. To nie jest nic naturalnego. To jest właśnie w pełnej mordzie technologia 7D. A jak nie wiecie, dzieci, co to jest technologia 7D, to zobaczcie sobie, wpiszcie sobie w YouTube technologia 7D zaprezentowana na lotnisku w Dubaju. Wyjaśnię tutaj, dlaczego robię takie głupie miny, bo wy nie widzicie, co tak naprawdę dzieje się wokół was. Ogólnie opinia publiczna dysponuje techniką, która jest strasznie gówniano zaawansowana. Nasi rządzący i ogólnie elity dysponują taką technologią, że mogą sobie wygenerować panienkę, na przykład lekkich obyczajów, właśnie technologią 7D i za pomocą utwardzonych fotonów. I możecie tą normalnie dziewczynę dotknąć, pomacać, ona będzie jakże żywa. No. Ta jest właśnie technologia 7D. Tylko bardzo zaawansowana technologia 7D. Wiem, macie prawo mi nie wierzyć. Mogę was oszukiwać, żeby zarabiać nielegalnie na YouTubie, ale niestety nie zarabiam na YouTubie, bo mi koło dupy to lata.
A nie oszukuję was, tylko mówię prawdę, a osoby, które mnie znają, to wiedzą, że jeżeli ja o czymś mówię publicznie na YouTubie, to jest to cholerną prawdą. Mówiłem tak o wulkanach i zobaczcie, wszystko się sprawdziło. Tylko jeszcze graczy dołącza coraz więcej. Teraz grozi nam wybuch wulkanu na Pacyfiku. A dokładnie jest to wulkan położony 1500 km od wybrzeży Japonii. No niestety. Ja ten wulkan jakoś się nazywa, on jest też blisko dosyć Australii. To jest super wulkan. Głośno teraz jest ogólnie o nim. Ale ja zanim wam przedstawiłem to, że on może wybuchnąć, to ja musiałem poczytać, zapoznać się z badaniami naukowców. Gdy przeanalizowałem to wszystko i uznałem, że ryzyko wybuchu jest ponad 50%, to dopiero mogę wam teraz powiedzieć o tym. Ryzyko wybuchu jest lepiej, 62%. Zresztą do tego budzą się wulkany na Islandii z powrotem, więc w połączeniu z tym, co się ogólnie dzieje na świecie, jeszcze dojdą do tego wulkany, to tak jak wam powiedziałem, globalna temperatura spokojnie przekroczy 2 stopnie w 2030. Będziemy mieli tutaj taką rozpierduchę, jaką Homo sapiens nie znał od ostatnich 15 tysięcy lat. A zresztą niedługo ukaże się na moim kanale film, gdzie tak naprawdę znajduje się Atlantyda. Bo to też znalazłem. Ja, zwykły człowiek, który sobie pracuje w piekarni, znalazł miejsce, gdzie się znajduje Atlantyda. Powiem tylko tyle, że jeżeli ktoś ma łeb, to wie, jak interpretować podania Platona i innych myślicieli tamtych dziejów. No. I na tym zakończmy. Dziękuję bardzo. Życzę wam miłego dnia. I niestety, jest mi smutno i przykro, że muszę wam o tym mówić, że niebawem na Ziemi dojdzie do takich kataklizmów, no ale no niestety. To nasze życie tutaj to jest jak szkoła podstawowa. Jeżeli zdasz wszystkie egzaminy, idziesz wyżej. Miłego dnia.